Dzień dobry, mamy dzisiaj trzeci dzień na rumuńskiej ziemi. Idziemy zatankować paliwo, powoli się zbieramy i ruszamy na następny etap naszej wyprawy. Zobaczymy, gdzie dzisiaj nasz przewodnik nas wywiezie. Wczoraj było nieźle, co widzieliście sami na materiale, więc podejrzewam, że dzisiaj będzie podobnie. Pogodę mamy na razie ładną, jutro ma padać, także wykorzystujemy dzień, żeby dzisiaj pojeździć. Rozlało się nam strasznie. Na szczęście ja mam daszek, który chociaż troszkę mnie chroni. Gorzej mają kłady, oleje i na siedzenie. Jesteśmy w takim wąwozie. Chyba ktoś złapał kapcia, bo stoimy. Próbujemy się przedostać z jednej części góry na drugą. Wymyślił prowadzący, że przejedziemy przez taki wąwóz, gdzie tutaj rzeka spływa. No niestety się coś tam zesrało i stoimy wszyscy, a leje tak, że masakra. Miało nie lać, a leje. No to tak zawsze jest. Dobra wiadomość jest taka, że przestało padać. Zła wiadomość jest taka, że nie możemy podjechać tego podjazdu, bo na końcu tego podjazdu jest walone drzewo i musimy najprawdopodobniej zawrócić, chyba że organizator weźmie piłę i potnie. Wtedy przejdziemy dalej. Nie, Tomek? Jak w ogóle się, jak się w ogóle czujesz, Tomku? To będzie nie pierwsze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. We własnym czasie jestem. Jesteśmy ubrani, ale nie jest źle. Nie jesteśmy mokrzy, to najważniejsze. Stało padać, więc to jest dobre. Nie wyjechałeś, Marcin? Daliśmy radę. Nie wyjechałem, bo nie pozwolili. Za krótki ten kubraczek. Ja miałem mieć inny model, biało-czerwony. Niestety szczepa się nie spisał. Oryginalna włoska peleryna, o co ci chodzi? To prosto o to mi chodzi, że ja chciałem być jak Kaczyński. A twoja plandeka jak? Jak najbardziej jest zamocowana, puszka jest. Nie leje po jajkach. Dupka jest sucha, proszę bardzo sprawdzić. Przyjemnie. Mieści się, tylko musisz trochę zjechać na dół, żeby mieć rozpęd większy. Zjeść trochę na dół, żeby mieć rozpęd większy. Run out, I gotta run on. Keep on running till the sun goes down.
jakiś komentarz, wywiad, nie wiem, może coś opowiesz widzom do kamery. Dokładnie, ja nie wiem, co tu się dzieje. Miało być łatwo, przyjemnie, mieliśmy sobie jechać na obiadek. Słuchajcie, 4 godziny później, a my dalej jesteśmy w lesie. Wiecie o tym? Dalej jesteśmy w lesie. Przejechaliśmy raptem może 2 km. Żółka, jesteśmy w czarnej. W czarnej dupie. Próbujemy objechać, a niestety się nie da. Na razie to teraz liczymy straty. Jeden bumper urwany, pokrzywione płotniki, połamane tylne mocowania lampy, więc jest to, będzie co naprawiać po przyjeździe. Teraz wiecie, dlaczego Mariusz idzie wcześniej spać. On się tak narąbie, że później nie ma siły już na nim. Ciasno. Ja ci będę dawał dupkę. Tak, to ja to teraz nie wiem. Ja wszystko jedno, co robię. Próbujemy się gdzieś przedostać, ale jest tak gęsto zarośnięty las, że tymi naszymi dużymi potworkami mamy problem, nie? Karol został między drzewami. No tak, Miki i Karola. Na czym to pojedzie? Więcej nie ma. Masz? Oj, jakie ała tu jest. Oj, 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 oj. No, wiusieńki kanami. Proszę panią, gdzie pani zgubiła próg? Ktoś tam został? Nie, Karol. Gdzie pani zgubiła próg? Zagrapał. Jadą. Pani nawet nie wie, gdzie zgubiła próg. O! Coś ci tu wystaje, panie. Oj, zaficzek. Oj, tam, oj, tam, oj. Nie wszędzie się zmieściło. Ale jak się sprawdzają szyby boczne? Szyby boczne się wcale nie sprawdzają, proszę pana. Jestem ugotowany. Ugotowany. Przeszkoda za przeszkodą. Następna przeszkoda, drzewo zwalone. Na trasie musimy ominąć. Niestety nie jest to prosta sprawa, bo jest bardzo mało miejsca, a pojazdy mamy trochę. Trzeba by było, najprościej byłoby obciąć drzewo. Jak się pan czuje w roli operatora, proszę pana, to pana samochód pan wie o tym? Mi jest gorąco. Podziwiam Mańka. Naprawdę podziwiam chłopaka. Mi jest gorąco. Na Portugalii tak było fajnie. A bank.
dotarliśmy na sam szczyt dzisiejszej wyprawy, ale jest widok, powiem wam, no jest masakra, jaka tu skała. Dobrze, że nam przewodnik nie kazał wyjechać tam, bo już naprawdę było ciężko tutaj się dogramolić, bo kamerdolce są straszne, ale maszyny się spisują, wyjeżdżają, chociaż dostają nieźle w dupę na takim wyrypie. O, tu jakaś naprawa, naprawa, spuszczanie ciśnienia. A tu co robicie? Bana. No, zdarza się, na takich głazach można łatwo przeciąć oponę. Taki mamy widok, no niesamowite to jest, no. To rzeczywiście nic to tu nie odda, kamera nie odda, ale jest czad. Dobrze, że nie pada, bo nam po południu padało, a w tej chwili się tak zrobiło znośnie, że mogliśmy tutaj w ogóle przyjechać. Pięknie. Przyjechaliśmy na miejsce, próbujemy ogarnąć jakiś serwis, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Co się u was stało? Nic? Kompletnie? Spokojnie. Spuszczaliśmy powietrze, to pompowywali. Wyjechaliśmy bardzo wysoko, piękne widoki, przedzieraliśmy się przez gęsty las, także działo się. Muszę pani pogratulować. Ja też, ja chcę pierwszy. Bardzo dobrze pani jeździ. Kapitalna, kapitalna. To była czysta przyjemność jechać za panią, pani Moniko. To jest po prostu szok. Kurwa, zobacz dalej. Jedyne co zepsuła to bumper, no ale... Urwała! Urwała, to był niepotrzebny. Jakby się to wydarzyło w Dąbrowie Górniczej, to na rano byś miała już nie zjedzewo. Nie zjedzewo zrobiła. Ale... Jadę do niej, jadę do niej! Ja już mam na oku rano wyjdzie.